Cześć, dzisiaj jest dzień bez przeklinania. Region Fakty pyta mieszkańców, czy zdarza im się przekląć i czy mają swoje ulubione przekleństwo. Często zdarza się panu przekląć pod nosem? Nie, ja palę cały czas. A przeklina pan niekiedy? Jak czasami. A co najczęściej? Jakie wtedy pada słowo? Nie palić. Aha. Zawsze. Serio? Tak. A jakie masz ulubione przekleństwo? No ja wiem. Nie wiem. Każdy się zawsze ten coś znajdzie, żeby przeklinać na coś. A czemu przeklinasz? Od tego jest człowiek, żeby chyba przeklinał, co nie? No zdarza się często, to jest łatwiejszy sposób na wyładowanie agresji niż uderzenie w coś, powiedzmy. A jest jakieś takie jedno ulubione przekleństwo? No, które można zacytować, a my je wypipkamy? To najczęściej używanym to jest no, znane wszystkim. Czasami. A i co najczęściej? Jakie słowo pada wtedy? Nie przeklinam. Nigdy w życiu? Nigdy w życiu, Wiktorze. Nawet motyla noga? Straszne przekleństwo. Straszne, no. Ale takich nie znam brzydkich. Nie. A ma pan jakieś takie swoje ulubione jedno, jedyne? No tak jak wszyscy. No to słuchamy. Wypipkamy je. W ogóle nie przeklinam. W ogóle nigdy? W ogóle nie. No chyba, żeby mi się musiało tak zdarzyć naprawdę, ale bardzo tego nie lubię. A jakie takie jest jedno, które najczęściej się zdarza? Wypipkamy je. Co za straszne przekleństwo. Nie. Ma pani swoje ulubione przekleństwo? Nie mam. Nie przeklina pani nigdy? Nie. Nie, raczej nie przeklinam. A jeżeli pani przeklina, to najczęściej jakim przekleństwem? A ja wiem. Takie lekkie przekleństwo. Nie, nie przeklinam. Bardzo nie lubię, jak ktoś przeklina.